Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Wiem, że część z Was zastanawia się, ile miejsca potrzebuje kura. Próbujecie, czy chcecie mieć duży wybieg lub mały wybieg i myślicie, zastanawiacie się, jak dużo miejsca ona potrzebuje. Także dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie. Oczywiście na wstępie bardzo proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję. Mnie to bardzo motywuje, wiem, że Wam się to podoba wtedy i mogę dalej dla Was takie treści nagrywać. Moi drodzy, odpowiadając na pytanie, ile metrów kwadratowych potrzebuje kura, żeby mogła normalnie funkcjonować, żeby się nie dziobała z innymi kurami, żeby dość rzadko występowały choroby, bo na to też to wpływa, no to przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie, ile my tych kur chcielibyśmy mieć i jakie mamy warunki. Polecam Wam, żeby tego miejsca mimo wszystko mieć trochę więcej, ponieważ jeżeli kiedyś przyjdzie Wam na myśl, że chcecie hodowlę powiększać lub cokolwiek więcej robić, no to wtedy warto by było po prostu nie dobudowywać kurnika albo nie budować drugiego, tylko przekształcić na przykład mały kurnik w duży. Jest to dużo prostsze, dużo łatwiejsze, mniej kosztowne i tak dalej, także polecam wtedy coś takiego zrobić. Okej, moi drodzy, więc ile finalnie kura potrzebuje miejsca, żeby mogła normalnie funkcjonować? Tak naprawdę to zależy. Książki, źródła, w różnych informacjach możemy przeczytać, że średnio musi być to powiedzmy w kurniku, nie wiem, 3 metry, na wybiegu 5 metrów, albo 7 metrów, albo odwrotnie. Natomiast ja już nagrywałem film dokładnie ile metrów potrzebuje książkowo, natomiast powiem Wam w praktyce jak to wygląda. W praktyce wygląda to tak, że im więcej metrów, tym lepiej. Po pierwsze, jeżeli kura ma dużo miejsca, to jest dużo łatwiej uciec przed drapieżnikiem. Po drugie, jest mniejsza szansa, że kury się zarażą, bo wiadomo, nie są w takim skupisku. Po trzecie, ten wybieg, czy kurnik, czy cokolwiek, będzie po dłuższym czasie mniej zniszczony, no bo wiadomo, że jeżeli jest dużo kur na małej przestrzeni, no to szybciej ta trawa będzie wydziobana, czy też ta słoma będzie rozrzucona po kurniku i tak dalej. Kolejna, słuchajcie, kwestia jest taka, że kury będą się mniej stresowały, mniej denerwowały, ponieważ każda będzie później już chodziła w swoją stronę i to jest normalne, naturalne u kur, tak jak teraz na nagraniu nie jestem w stanie uchwycić wszystkich, bo każda kura chodzi w inne miejsce i po prostu wydaje się, że tych kurek jest bardzo mało, nie jest ich bardzo mało, tylko no niestety, tak jak mówię, jedna chodzi tam, jedna chodzi tam, jedna chodzi tam i nie widać dokładnie, gdzie one wszystkie są. Także moi drodzy, nie ma jednej odpowiedzi, ile im więcej, tym lepiej. Oczywiście można sobie założyć średnio, jeżeli już naprawdę potrzebujecie. Jeżeli ktoś patrzy na zysk, no to będzie inaczej do tego bardzo podchodził. Natomiast jeżeli ktoś tak po prostu chce mieć, im więcej, słuchajcie, tym lepiej. Wiadomo, że taki wybieg, jak tutaj mamy na przykład ogrodzony, jeżeli będzie 10 kur, spokojnie wystarczy, ale jakbyśmy mieli tu wpuścić 30 kur, już niekoniecznie, jeżeli chodzi o dobrostan tych zwierząt, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy patrzyli na zyski, to nawet więcej by tutaj kurek wyszło niż 30. Natomiast mówię, no tu każdy, już od każdego zależy, ile tych metrów chce. Ja uważam, że im więcej zrobicie, tym lepiej. I teraz słuchajcie, co to jeszcze, dlaczego to ma takie znaczenie? No przede wszystkim, tak jak mówiłem, poziom stresu, oprócz tego, jeżeli kura, słuchajcie, ma wybór, bo może sobie pochodzić z jednej lub z drugiej strony, nie jest cały czas zamknięta, to po prostu jest szczęśliwa, co też wpływa oczywiście w jakiś sposób na niesność. Nie jest to udowodnione naukowo, że przez to, że kura jest szczęśliwa, lepiej się niesie, natomiast wtedy te jajeczka są bardziej smaczne, bo faktycznie sobie tam skubnie jakąś trawkę, czy gdzieś sobie podejdzie, wyjdzie, coś tam złapie jakiegoś robaczka, no i trochę ten skład jajka się zmienia. Może to nie jest wyczuwalne tak przez nas, no ale bezpośrednio. Natomiast w większości czuć tą różnicę. Okej, więc tak to słuchajcie się prezentuje, jeżeli chodzi o ilość miejsca na wybiegu. Kolejna rzecz, tak samo ilość miejsca w kurniku. Wiadomo, słuchajcie, że jeżeli, tak jak tutaj u mnie skórki mają, tutaj mają trochę miejsca i tutaj mają trochę miejsca. Dlaczego mają przezielone? Nie tylko dlatego, że po tej stronie są gołębie, bo gołębie są zamknięte lub praktycznie są na górze, ale dlatego, że jeżeli kupujemy, słuchajcie, młode kurki, to te młode kurki są po tej stronie. Ta woliera, ta siatka tutaj cała jest zamknięta ze względu na to, że te starsze kurki będą tutaj, czy tam wchodzą właśnie okienkiem i tu będą sobie spały, a te młode kurki już będą się do nich przyzwyczajały i odwrotnie, z tym, że te stare nie będą miały dostępu do młodych, nie będą ich dziobały przez to, nie będą ich ganiać, straszyć i tak dalej. I one się w ten sposób szybciej do siebie przyzwyczają. Także jak macie możliwość i myślicie, jaki ten kurnik zrobić, to polecam, żeby jakąś taką małą wolierę czy cokolwiek zrobić, ewentualnie na późniejszy zakup właśnie drobiu. Oczywiście musimy uwzględnić, słuchajcie, w kurniku miejsce na gniazda, w zależności ile, no bo tutaj można przyjąć, słuchajcie, że
na jedno gniazdo, no to powiedzmy 3-4 kury. Natomiast wiadomo, że jeżeli będziemy mieli tych gniazd więcej, nic się nie stanie, ale z drugiej strony myślę, że też nie ma co przesadzać, możecie zrobić taką szafę gniazdową, jeżeli nie macie miejsca, więc na pewno tutaj miejsce na to musicie uwzględnić. Oprócz tego, no jeżeli macie tam 3 czy 4 kury, to nawet jedno gniazdo, maksymalnie dwa wystarczą. Oprócz tego, słuchajcie, jeżeli chodzi o grzędę, też musicie uwzględnić. Wiadomo, że przy 5 czy 10 kurkach ta grzęda nie będzie tak duża, ten kurnik będzie malutki i wtedy powiedzmy zrobicie dwa szczebelki albo w ogóle jakąś tam prowizorkę, żeby kurka mogła sobie tylko siedzieć. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli chodzi o grzędę, ona musi być wykonana odpowiednio. Tu nie chodzi o to, żeby była nie wiadomo jak duża, ale musi być najwyżej spośród wszystkich elementów w kurniku i na nią też musicie to miejsce uwzględnić. Oprócz tego najlepiej, żeby te szczebelki były zrobione z drewna, żeby to był materiał ciepły i dodatkowo właśnie, żeby były takie półokrągłe, nie za duże, nie za małe. Każdy musi już we własnym zakresie się zastanowić, jak to powinno wyglądać, ponieważ jeżeli odstępy będą za duże, no kura nie wskoczy. Jak będą za małe, to też niedobrze, ponieważ jedna na drugiej będzie praktycznie siedziała na głowie. Więc musicie się po prostu, słuchajcie, nad tym zastanowić. Oprócz tego ściółka, wiadomo, że jeżeli jest mały kurnik, to tej ściółki nie będzie dużo, jeżeli kurnik jest duży, to tej ściółki będzie więcej. I tutaj tak samo, słuchajcie, co 2-3 tygodnie tą ściółkę należy wymienić, bez względu na to, czy kurnik jest duży, czy mały. Co do samego wybiegu, warto na wybiegu, słuchajcie, uwzględnić trochę piasku. Kury bardzo lubią sobie robić takie kąpiele piaskowe, gdzie się oczyszczają, a dodatkowo właśnie bawią się trochę w tym piasku. Oprócz tego warto uwzględnić, słuchajcie, pamiętać o tym, już tak powiem tylko na marginesie, żeby ogrodzenie było jak najwyższe. Jak najwyższe, ponieważ jeżeli będziecie mieli młode nioski, może się okazać, że one będą przefruwać, a jeżeli będą jakieś dzikie zwierzęta czy cokolwiek, no to sami się domyślicie, co się może wydarzyć. Więc tutaj na ogrodzeniu bym na pewno nie oszczędzał. To jest jedna z takich rzeczy, na której bym nie oszczędzał, bo po prostu tu chodzi o bezpieczeństwo też waszych zwierząt. Więc tak, słuchajcie, podsumowując, no musicie mieć miejsce na pewno na karmidło, poidło, gniazda i grzędy. I bardzo ważna rzecz, którą, słuchajcie, jako hodowcy powinniście wziąć pod uwagę, to jest oczywiście to, żeby zapewnić kurom komfort zimą. Latem kury chodzą po wybiegu, są każda jest w innym miejscu, jest ciepło, chodzą gdzie chcą. Jedne siedzą, drugie piją, trzecie tam gdzieś biegają. Natomiast zimą część kur, szczególnie kiedy będą temperatury ujemne, będzie zimno, będzie wiało, będzie leżał śnieg na wybiegu, kury będą siedziały w kurniku i fajnie, żeby ten kurnik, słuchajcie, już pomijam, nie musi być ogrzewany, ktoś zrobi bardziej szczelny, ktoś mniej szczelny, ktoś ma drewniany, ktoś nie, ale uwzględnijcie dla tych kur miejsce, żeby jedna kura nie siedziała drugiej na głowie, bo bardzo często się zdarzy, że kurnik jest mały, bo wy myślicie, że kury tylko będą tam spały, a potem okazuje się, że wcale tak nie jest, bo zimą kury siedzą w kurniku i jedna wchodzi drugiej na głowę, a potem nie możecie nic zrobić, bo jest zima i nie chcecie tych kur jakoś tam przesadzać w inne miejsce. Także miejcie to, słuchajcie, też z tyłu głowy, jeżeli chodzi o te warunki gorsze, które mogą się pojawić, że dla kury kurnik to jest drugi dom i ona może tu spędzać czasu tyle, ile chce. Także to na tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję. Oczywiście proszę o łapkę w górę i subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.